Cześć wszystkim. Obiecałem, że wrzucimy profil do TPU, jaki tam korzystam. Mnie tutaj całkiem niezły był od Enkubika pod Cobra 2 Pro. Tak to się prezentuje. Tutaj mamy filament Rosa 3D, twardość 96A. To jest akurat filament Glow in the Dark. Green, on się świeci w ciemności. Tutaj mamy czapkę z Harry'ego Pottera, to jest taki brylok. No, było kilka zamówień, tutaj mam ich parę wydrukowanych. Już po kalibracji, po wszystkim, prędkość jest, no powiedzmy, te 20-30% szybsza niż jak mogłem robić na plusach. Jest to zasługa raczej tutaj ekstrudera i bardzo dobrego chłodzenia w Cobrze 2 Pro. No sami sobie tutaj przyjrzyjcie się, no, bardzo ładnie te warstwy wyglądają. Zresztą tu mamy podpory organic. Trochę mi ciężko jedną ręką, niestety, tak jak pewnie widzieliście w poprzednich filmikach, mam w szynie lewą rękę. Tutaj wypadałoby odciąć. O, dobra, to się odetnie. Tutaj wiadomo, delikatne włoski, a to się opali. Jak widać, wszystko jest gumowe, zgina się ładnie w lewo, prawo. To jest taki twardsze TPU troszkę, jak bardzo lubię osobiście. Może być problem teraz z odklejeniem, bo już troszkę plate wystygł. Teraz spróbujemy tutaj, kurde, nie chcę tutaj szpatułką podnosić. Szkoda po prostu tego. O, udało się, dobra. Jeszcze też placek z podpór, bo to było delikatnie, już odklejamy. O! Dawaj, 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 dawaj. I jest. Dobra. Tutaj mówię, ale to muszę mieć jedną wolną rękę. Fajnie, gumowe wszystko. Otwór na oczko do bryloka. O, tutaj zobaczymy, może warstwy wam pokażę. No mówię, jak na TPU. Jest naprawdę super. Tutaj poobcinamy te delikatne nitki, tutaj tą resztę, co były pod minimalne suporty, też trzeba wyciąć. No i potem opalamy, wiadomo, hot airem, nie zapalniczką, nie gazówką, bo jednak zostawia czasem takie smugi. Hot air na 300 stopni i bardzo fajny nam finish wtedy wychodzi. Do profil będzie w opisie filmu, jak go załadować, bo wiadomo, wchodzimy do Prusa Slicer, dajemy import profil i po prostu wam go wrzuca. Tam są dwie wersje, to jest 0,15 wysokość warstwy i 0,20 tam z moimi ustawieniami. Wiadomo, że musicie sobie pokombinować jeszcze z stratwą, ewentualnie z podporami, bo to każdy do każdego pliku troszkę inaczej. Tutaj jak mam okazję, jak drukujemy z tego profilu, pokazać wam, jak one się fajnie świecą. Tutaj mamy taką lampkę delikatną, to jest kilka sztuk zlecenie, jeszcze nie spakowane, nie do końca ten. Zobaczcie sobie, fajnie tutaj wygląda. Ciach, o, proszę, jak się ładnie wszystkie świecą. One nie dość, że są, moi drodzy, z gumy, z TPU, to jeszcze są tutaj darmowe pliki. W większości, niektóre z Patrona, jeszcze są elastyczne, więc powiem szczerze, że nie dość, że... O, nie złapiemy fokusa tak jedną ręką. Nie dość, że są flexi same w sobie, na takich pseudozawiasach. To jeszcze są gumowe, więc no powiem szczerze, że zniszczyć taki brylok jest cholernie ciężko. To po pierwsze, a po drugie najważniejszą rzeczą jest to, że nie rysuje nam telefonu, nie rysuje nam samochodu. Nawet jak mamy w kieszeni, gdzieś się na coś wpadniemy czy coś, no to nam nie wbija nam się tak jak zwykły plastik, prawda? O, tutaj Baby Groot też. No, albo jakiś gwizdek, a to akurat jakiś próbnik był. O, gwizdać gwizda. Też jako brylok, to też mów, tak jak mówię, tutaj pokażę jeszcze raz, ciach.
Bardzo fajnie się świeci. Tutaj się jeszcze czapa nie nasyciła. Fajny, fajny gadżet. Bardzo fajny filament zresztą. Różne rzeczy z tego, z różnym rolekio tutaj mamy, tylko tutaj jest troszkę za duży flow, widzę też z napisem, też jakiś próbnik tutaj, czy jakiś AC/DC. No bardzo ładnie to wychodzi. O, wszystko. I tak jak mówię, wszystko w gumie, wszystko na tym profilu. Ja jestem bardzo zadowolony, to mówię, tu te nawet nie były, szczerze mówiąc, nie były opalane, bo nitkowanie udało się uniknąć, trzeba było tylko troszkę jeszcze temperaturą zjechać, ale to zależy właśnie też od tego, jak się biuro nagrzeje, czy jest włączona klimatyzacja, czy nie, ile jest obrysów, jak blisko są te detale. No tutaj nawet, o, sekundę, tutaj nawet na uszach fajnie widać, bo tu było wszystko w suportach i są takie delikatne zadziorki, ale no jak na uszy, tutaj paluszki i tak dalej, no super, bardzo ładny detal jest, to jest 0,2 warstwa chyba akurat. No, także mówię, jeżeli profil Wam się podoba, jest do plusa Slicera do ściągnięcia pod spodem na YouTubie w opisie. Jeszcze raz Wam tylko pokażę, jak fajnie się świecą. O. Naprawdę fajnie to wygląda. Fajny gadżet. Także enjoy profil. Jakby coś były jakieś pytania czy coś, to zawsze piszcie w komentarzach albo na maila. A zawsze coś postaram się pomóc przy tych profilach PLA i PETG. Jak dopracuję w tygodniu, to też Wam wrzucę. Także jeżeli Wam się podoba to, co udostępniam, to poproszę o subika, będę bardzo wdzięczny. Także no, miłego, trzymajcie się. Uuu.